Witajcie moi kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj was zapraszam na film haul kosmetyczny, również ze sklepu Natasha Cosmetics. Zrobiłam tam większe zamówienie, teraz tym razem bardziej do twarzy, pielęgnacji twarzy i zamówiłam też z innych sklepów jak Cult Beauty i Beauty Bay, to co było mi najbardziej potrzebne. Więc może zaczniemy od tych sklepów. Pierwsze może zaczniemy od tego co mam najmniej i to było Cult Beauty. Zamówiłam sobie oczywiście Pixi Glow Tonic, to co jest mi najbardziej potrzebne, co mówiłam wam, że twarz moja fajnie wygląda, fajnie złuszcza. Także jestem bardzo z niego zadowolona, mi nie takie przebarwienia jak, no co on nie może niestety pomóc, chociaż ten czasami mi niweluje, ale powraca moje naczynko Pixi Rose Tonic, on jest taki na zaczerwienienia, wycisza, także spoko. A ten fajnie mi właśnie działa, nie mam wyprysków, nie mam pryszcz, nie mam tych porów takich rozszerzonych, także uwielbiam, polecam serdecznie. Nawet wypróbowanie 10 ml, on kosztuje 18 funtów, trochę kosztuje, no jest drogi, ale nie żałuję ani jednego funta za niego, bo jest naprawdę genialny, ale możecie sobie kupić. Czasami też są na promocji, wiadomo, te za 100 ml za 10 funtów, ale mogą być taniej. Ja tutaj kupiłam tamte z witaminą C, z retinolem, one były chyba po 6 funtów czy jakoś tak, więc kupiłam wtedy, bo były na promocji. Jest, wiem jeszcze, że jest, a chciałam go kupić, ale go nie było, z kolagenem, też może fajnie na skórę działać. Kurza mnie ta lampa z tyłu, mam takie to tło głupie. Więc tak, to było właśnie Cult Beauty i to się właśnie zastanawiałam nad tym fixing spray z Morphe. Mam jeszcze go w kartoniku, używam dwa razy, to jest genialne. To jest genialny produkt, uwielbiam. Pokażę wam go na pewno w jakimś makijażu, też nie żałuję żadnego funta na niego, więc jest genialny, wam serdecznie polecam. On kosztuje 16 funtów, trochę kosztuje, ale jest genialny, jest boski. Następne rzeczy to jest Beauty Bay, kolejną rzecz, którą sobie zamówiłam, którą mam tutaj jeszcze w zapasie, ale często tego produktu nie ma, jest autostock. Nie ma go właśnie w sklepie Beauty Bay, a Cult Beauty w ogóle nie ma produktu z Matrixa. I to jest właśnie ten produkt, tutaj mam zużycie no mniejsze pół, ale jego często używam, właśnie prostuje, fajnie włosy wyglądają, jak wychodzicie z salonu. Bardzo fajnie długo się utrzymuje, bo ja mam włosy takie puszące się, takie lekko falowane i jak jest taka pogoda tutaj w Anglii, pada czy jest taka mrzawka, zawsze mi się włosy kręcą, ale po tym produkcie nie, długo się utrzymuje. Chodzę do pracy, mam kucyka, nigdzie się nie zawiję, fajnie to wygląda, więc kupiłam sobie zapas o 8 funtów, ale też warto, bo starcza mi na kilka, 2 lata, może mam tamten produkt, jeszcze go nie skończyłam, więc to mam następny, bo często go nie ma, często jest wykupiony właśnie z tej firmy Mega Slick. Ja miałam szampon, odżywkę. No takie sobie były te produkty, nie żałowałam, też fajnie dawał efekt, takie wygładzenie, takie przygotowanie włosów do prostowania i jeszcze ten produkt, to się genialnie sprawdzało, ale nie potrzebuję tamtych produktów, bo ten produkt jest wystarczający. Kolejna rzecz, którą zakupiłam, ja w Polsce kupowałam właśnie ten różo zielony i niebieski, bo mam z tej samej serii. Jeden jest zielony, co niby niweluje takie wszystkie zaczerwienienia. Niebieski nawilża, ale mi się do mojej skóry sprawdzają. To chyba do wszystkich typów skóry. Ten jest taki jakby rozświetlający, taki pobudzający skórę do jej blasku. I kupiłam właśnie z tej samej serii, to jest właśnie BB Cream Skin 17. Najbardziej lubię, bo mam SPF 50. Dlatego je zakupiłam i kupiłam właśnie, bo nie miałam tego różowego. Chcę mieć wszystkie i chcę tylko wypróbować, czy jest naprawdę taki sam, czy coś z tych produktów. Bo te dwa mi się sprawdzają, fajnie na mojej twarzy wyglądają. Także mieszane jest tendencją do przytłuszczania się w strefie T. Także tak. I jakby nie powiem sobie, gdybym nie zamówiła pędzla, nie? Jakby ktoś nie wiedział, co mi kupić, to pędzle. Wiecie, że ja kolekcjonuję pędzle, a takiego nie mam. I on jest taki z dłuższym włosiem, z takim kuleczką i fajnie, fajnie właśnie mi się wydaje, to róż czy doświetlacza, to delikatnie, czy nawet bronzera, takiego glow, i to jest 941, nie wiem jak ta firma się nazywa, nie będę tutaj łamać języka, nie wiem czy to będzie widać. Ale jak się uda, to podlinkuję wam na dole, jak będzie jeszcze, bo on był na promocji, nie wiem, 3 funty jakoś tak, ale taki fajny, jest żółty, taka inna rączka, łatwo go znaleźć w mojej szufladzie. I teraz przechodzimy do sklepu Natasha Cosmetics, więc tak, tu jak zawsze ładnie wszystko zapakowane. Tym razem mam mniejsze pudełko, bo są mniejsze produkty. Tutaj mam w ogóle, wiecie, listę.
a nie tylko do twarzy, bo do ciała też mam. I próbeczki, tą próbeczkę już miałam, też fajnie zapakowane. Właśnie ten z Joanny, szampon i odżywka, to może być fajne, sobie zachowam na wyjazdy. Tutaj mam Biolenda 40+, to nowa seria, ale to jeszcze nie dla mnie, nie mam 40+, więc to sobie zachowam, albo może mamie, albo siostrze dam, jak śmiało to pojechać do Polski w ogóle. I tutaj mam właśnie z tej samej serii Base, Paese Natural Finish Long Wear. No coś, taka próbeczka też się przyda. Tu mam z Biolendy kolagen, o to może być super, zobaczcie. Kolagenowy z Biolendy, jakieś serum. Tutti Frutti miałam z tego mgiełkę, pamiętam, była fajna. A tutaj mam Body Butter Tutti Frutti. Wiem, że to było Tutti Frutti, ta mgiełka była w Biedronce. I tutaj mam Vianney krem do twarzy na noc. I ostatnio też robiłam zamówienie, inne próbeczki, teraz też są inne próbeczki. No oprócz tych, ale te się przydają, bo jest szampon, odżywka. Może też na takie, co nie jest do twarzy. Albo co dostałam może w gratisie. Kremik za darmo, fajnie. Biolenda Coconut Butter, krem do rąk odżywczy. Tak się prezentuje, teraz się nam przyda w tych czasach, co właśnie po tych żelach antybakteryjnych nam dłoni wysuszałam, bo mi strasznie w pracy cały czas i oni cały czas wysuszają się skórki, paznokci tutaj. Róż jest masakra, drama. I tak ten kremik. A ostatnio miałam właśnie to masło, używam z Biolendy do ciała. I tutaj użyłam, kupiłam z Biolendy, już go używam, to jest serum aktywnie ujędrniający, napinający, kofeina, krzem organiczny, bluszcz. Tak się prezentuje. Ja wiem, że to trzeba ćwiczyć, biegać, dobrze się odżywiać, jest nawet pokazany fajny obrazek. Nie wiem, że to będzie widać, bo światło mi odbija. Ale tutaj mamy właśnie, żeby były jędrne pośladki, to tak, używać tego żelu, owoce, warzywa jeść, siłownia, bo tutaj są hantelki i wodę, żeby dużo wody pić. Także fajnie, że to jest pokazane, że nie tylko to nam pomaga, ojej, żel kupimy, będziemy mieć jędrne, no nie. Ale jak właśnie posmarowałam, to działo, to bardzo fajnie właśnie wygląda, takie gładkie, jędrne. Ja kiedyś miałam z Eveline, muszę się napić wody. Sorki. Miałam też Eveline, fajne było to ciało, takie jędrne, fajne, gładkie i to jest anticelulit. Tak się nazywa Biolenda, ale fajnie to nam jest pokazane. O, teraz widać dobrze, że jak jest pokazane, żeby były te pośladki, ten obrazek z tyłu. Wiadomo, że to nie tylko to nam pomaga, musimy biegać, tam ruszać się, wiadomo, że były jedne. Ale zawsze to coś fajnie, to sobie basen nałożyć i pięknie pachnie. Super, teraz mam zapas balsamów do ciała, bo mam ten niewyjaśnień, skończyłam jeszcze, dostałam właśnie z Biolendy. Znajomych z pracy i co tutaj mam jeszcze takie, wybrałam sobie do próbowania z Biolendy Japan Peel Off Maska, maseczka, woda bambusowa, tu nie, ale metaliczna, ale do jakiej cery? A, deteksująca i oczyszczająca taka maseczka. Kolejna jest to maseczka, no się do maseczki po 99 pi. Maseczka Peel Off zielona herbata, tu są takie dwie. Cera mieszana, oczyszczaj o obkurcza pory. Oczyszczaj obkurcza pory. Matuje, nawilża, odświeża. Pierwszy raz widzę taki napis obkurcza. Dobra, tutaj mam następną i to jest maseczka nawilża i wygładza. Peel Off z tej samej serii Japan. Także to. Kolejne właśnie to jest mgiełka moja zapasowa, też sobie kupiłam właśnie, ja mam tą mgiełkę Magic Water Makeup Academy Biolenda, mgiełka 3 w 1, Primer Highlighting Moisturizing Nude dla efektu Glass Skin. Ja mam właśnie tą nude i wybrałam sobie nude, bo jest jeszcze złota i różowa. Tutaj mam, teraz mogę je psikać tą kiedy chcę, bo pięknie pachnie, bo mam zapas. Tak się bałam, że sobie nigdzie nie kupię, a cieszę się, że znalazłam w tym sklepie Natasha Cosmetics. Następna rzecz kupiłam z tej serii, bo to jest taka nowa, tak ta Fruit, nie widziałam jej nigdy, więc nie wiem, czy to jest nowa, może w Polsce nie mieszkam, jest narodowy, wiecie, lepiej te, co mieszkają w Polsce, czy to nowa, czy nie. I to jest Biolenda żel micelarny, zielona herbata do mycia twarzy, cera mieszana, to mojej forma multifunkcyjna, dokładnie myje, oczyszcza i pielęgnuje. Tak się prezentuje. Bo mi się kończą na taką piankę z niebia do mycia twarzy, a coś potrzebuję takiego, żeby tylko umyć twarz jakimś żelem, tylko jak nie mam czasu. Kolejna rzecz tutaj będzie, co mnie zaciekawiło, Gdanskin, to się naprawdę to jest ziaja, woda, skóra,
przełomowy pielęgnacji skóry suchej, algowy olej do mycia twarzy nawilżający. Ja nie mam skóry suchej, ale bardzo mnie to ciekawie, takie zmywanie makijażu olejem, olejkami, i to myślałam, że to jest taka woda, co to przyszło, i takie to małe, wydawało to 140 ml, myślałam, że jest to większe, 200, a może tam była opcja 140, albo 200, albo 300. Bo tam są czasami, że jest mniejszy produkt i większy, tak samo jak ten właśnie płyn micelarny, jest był większy i mniejszy, ja wziąłam ten na wypróbowanie 100 ml, ale widziałam to w polskim sklepie też, ale jest droższy w polskim sklepie, bo w polskim sklepie widziałam 5 coś, a za to dam 3, także jest różnica. Także tak, wypróbuję sobie to, no pompkę i faktycznie myślałam, że to taka woda, myślałam, że to będzie bardziej takie gęste, ale nie, faktycznie jest takie tłuste, także tak, to jest to. Kolejna rzecz, którą sobie wrzuciłam tak do koszyka, o, oczyszczający i odblokowujący pory. Takie trzy plasterki z Labiatica. Bardzo mi się spodobało blokowanie, takie fajne króliki. Więc sobie wzięłam trzy plasterki, dlaczego nie? I kolejny właśnie produkt to jest właśnie Bielenda Crazy Kiss i to jest gładkie usta, pełnoowocowe słodyczy. Peeling do ust mango. Wybrałam mango, był jeszcze jakiś jeden, ale mam właśnie jeden peeling, taki travel, ten z Belly, on mi się już kończy, ja go kupiłam, będę miał sobie bardzo fajny. A i kupiłam jeszcze z Essence, ale on mi się nie sprawdza, bo wiecie, ma strasznie grube ten cukier i jest taki w ogóle chemiczny i on chyba pójdzie do kosza, bo go nie lubię, funt coś za niego dam, a to kosztowało chyba 3. To jest Bielenda, mam nadzieję, że to nie będzie takie chemiczne na usta, takie aż do pożegu, chociaż nie wiadomo, tak wygląda, duży nawet słoiczek, o, zaklejone. No nie pachnie i mniejszy jest ten peeling, także może lepiej. Opakowanie plastikowe, no ale tak się prezentuje. Pamiętajmy, że o usta też trzeba dbać. I ostatnia rzecz, którą w ogóle bym nie kupiła, no bo najdroższe 50 funtów i tak się zastanawiam, czy kupować, czy nie. Tam myślę, mam dużo rozświetlaczy, nie potrzebuję, ale fajnie by było mieć przesyłkę na drugi dzień. Fajnie, nie? Czekajcie na paczkę, wiecie kiedy przyjdzie. Więc tak to rzuciłam, bo tak to wszystkie te produkty były tanie, a ten nawet chyba ponad tychę. I to jest właśnie Paese Wonder Glow Highlighter, tak się prezentuje. I widziałam opakowanie, że są takie fajne, nude, bardzo ładnie to wyglądało, a mi wszedł czarny. Nie wiem, czy to jest nowa kolekcja, czy to jest stara, ale chciałam właśnie w nude. I to jest ten Wonder Glow podobny do tej słynnego rozświetlacza Anastazji, tak się prezentuje. No lusterko ma duże i tam było takie nude lustereczko, nie wiem, chyba mam starszą wersję, albo ta jest nowa, no ale jest taki glow, no zobaczymy. Także mówię, na tym sklepie można tak zrobić, ktoś mieszka właśnie w UK, bo mi brakuje polskich produktów, bo chyba Rossmann i te wszystkie drogerie Natura, chyba. No, ale Rossmann chyba jest na pewno otwarty w Polsce, to tam możecie sobie kupić, ale chyba Paese tak nie ma w Rossmannie, ale no. W Polsce możecie sobie więcej takich produktów kupić, pielęgnacyjnych, czy takiej w ogóle do mycia twarzy. No na pewno macie większy wybór niż tutaj, więc mnie cieszyło i cieszyłam się, że znalazłam w ogóle tam markę i sobie zakupiłam taki kosmetyk, a co, raz się żyje. Bardzo ładne opakowanie, chociaż szkoda, że nie nude, ale naprawdę no to opakowanie chyba się płaci też. Także Paese nie jest taką tanią marką, dlatego nie jest też tak w drogerii, prawda, jak Vibo czy Maybelline czy L'Oreal. Także tak, kochani, to by było na tyle. To był mój haul zakupowy kosmetyczny. Ale za tym haul. Taka szybka, kochani, dogrywka, bo mi się bateria padła. Więc to by było na tyle. Żegnam się z wami i do następnych hauli lub filmików. Ale będzie następny pewnie haul ubraniowy. Także błyszczę następnych.